Wieczór wszystkim Państwu. Witam serdecznie na przedostatnim już webinarium z jesiennego cyklu szkoleń o Platformie ePolish. Temat dzisiejszego szkolenia to będzie miejsce spotkania i interakcji z Twoimi uczniami. Słowem wstępu dla tych z Państwa, dla których to jest pierwsze szkolenie tej jesieni, ja nazywam się Magdalena Gieniec i zajmuję się na Platformie ePolish wsparciem technicznym. Jest z nami również Sylwia, która będzie dzisiaj moderować czat i zajmować się różnymi zadaniami specjalnymi, do których za chwilkę dojdziemy. Jeśli chodzi o program, to dzisiejsze webinarium zaczniemy sobie przede wszystkim od omówienia sekcji szkoła, czyli ostatniej z tych trzech głównych sekcji w ePolishu, przynajmniej na panelu lektora. Więc omówimy sobie, co się dzieje w szkole, co tam się znajduje, a potem pokażę Państwu, jak zaprosić uczniów albo całą grupę uczniów do współpracy na platformie. A później, kiedy już tego dokonamy, to zaczniemy współpracę pełną parą z uczniami. Na poprzednich webinariach szukaliśmy po pierwsze materiałów w bibliotece i przygotowywaliśmy swoje własne treści, a dzisiaj będziemy z wszystkiego tego korzystać, więc pokażę Państwu, jak można zadawać uczniom interaktywne ćwiczenia, testy, zestawy fiszek. Zagramy sobie również później w Webis, a na końcu jeszcze wyjaśnię, gdzie szukać wyników tych wszystkich działań, dlatego że oprócz tego, że te treści, które tutaj tworzymy, są interaktywne, to są też samosprawdzające się, także system wyręczy nas zupełnie we wszystkim i my musimy tylko kliknąć parę przycisków, a później wszystkie te treści, które będziemy udostępniać uczniom, one same się sprawdzą za nas. Pewnie zwrócili Państwo uwagę na podstawie programów z tych trzech webinariów, że w tym bieżącym jesiennym cyklu szkoleń nie omawiamy w ogóle lekcji online w wirtualnej sali lekcyjnej. Dlatego, że dokładnie w ten temat będziemy się wgłębiać dopiero w cyklu wiosennym, także jeżeli ktoś czuje niedosyt i chciałby się więcej dowiedzieć o prowadzeniu lekcji online, to albo zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie dodajemy różne instrukcje dotyczące m.in. prowadzenia lekcji online, albo zachęcam do tego, żeby śledzić zakładkę ze szkoleniami, dlatego że prawdopodobnie już niebawem otworzą się zapisy na cykl wiosenny. Dobrze, więc myślę, że możemy zacząć. Szkoła to jest taka centrala Waszych interakcji z uczniami, więc o ile w bibliotece znajdują się gotowe materiały, a w biurku te materiały, które Państwo tworzycie, to w szkole można zarządzać całą organizacją pracy z naszymi studentami. Więc przejdźmy sobie na platformę. Tak, i wejdźmy do szkoły. Cała sekcja dzieli się na cztery takie kafelki. Większość z nich, czyli lekcje, harmonogram, test audio-wideo, to będzie dotyczyć prowadzenia, umawiania, archiwizacji lekcji online, czyli czegoś, czym, tak jak mówiłam, będziemy się zajmować dopiero w cyklu wiosennym, więc dzisiaj sobie to odpuszczamy. Natomiast skoncentrujmy się na kafelku studenci, dlatego że na ePolish można pracować także na różne inne sposoby niż tylko prowadząc lekcje online z uczniami. I do zarządzania tymi różnymi sposobami pracy i do zarządzania też naszymi studentami będzie nam właśnie potrzebny ten konkretnie kafelek studenci. W tym miejscu znajdziemy przede wszystkim uczniów lub grupy uczniów, które są tutaj, z którymi współpracujemy na platformie, którym zadajemy coś albo pracujemy z nimi w jakikolwiek inny sposób. Z tego miejsca, czyli z kafelka Szkoła Studenci lub Szkoła Studenci Grupy, będziemy mogli się kontaktować z naszymi uczniami, będziemy mogli im wysyłać materiały, na przykład na forum, zadawać im samosprawdzające się testy online, testy plasujące, zestawy fiszek. Możemy też w tym miejscu kontrolować wyniki tych materiałów, które my im zadajemy i postępy naszych uczniów ogólnie w nauce. Dokładnie o wszystkim, wszystkie te elementy będziemy sobie omawiać na przestrzeni webinarium. Więc na początek, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek zadawać, to konieczne będzie zaproszenie uczniów do współpracy na platformie. Założenie konta przez ucznia jest darmowe, także nie pociąga to za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Uczniowie, jeśli chcą, to mogą oczywiście kupować sobie produkty z naszego sklepu albo mogą mieć swoje papierowe książki i tak samo jak w przypadku konta lektora.
na swoim koncie uczniowie też będą mogli aktywować kod dostępu, który znajduje się w papierowej książce i zazwyczaj uzyskają wtedy dostęp do i Coursebooka, i do nagrań tej książki, przeważnie pod warunkiem, że to nie są książki czytaj. Ale też uczniowie nie muszą mieć swoich materiałów, dlatego że państwo mogą im udostępniać materiały po prostu ze swojego panelu i wtedy do tych konkretnie materiałów uczniowie będą mieć dostęp, nawet jeżeli nie mają w ogóle niczego wykupionego na platformie. Uczniowie też nie mają czegoś takiego jak abonament nauczyciela, także zupełnie niczego nie potrzebują, żeby korzystać z tych materiałów, które im państwo udostępniacie. Więc zaprośmy sobie teraz jakichś uczniów, żeby pokazać państwu, jak to wygląda krok po kroku. W tym miejscu są uczniowie, których ja już zaprosiłam wcześniej przy jakichś innych okazjach. A teraz, żeby zaprosić nowych, to tak jak z tworzeniem treści różnych innych, które omawialiśmy przede wszystkim na ostatnim webinarze, zaproszenie studenta będzie się rozgrywało tutaj pod ikonką plusika. Wybieram sobie z listy opcję student i w tym miejscu wystarczy, że wkleję adres e-mail ucznia. Ja sobie tutaj przygotowałam adres e-mail jakiegoś mojego studenta, sekundkę. Wkleiłam go i mogę go zatwierdzić albo enterem, albo klikając gdzieś tutaj z boku. Oprócz tego, jeżeli na przykład chcę zaprosić całą grupę uczniów, to nie muszę po kolei powtarzać tych kroków cały czas, tylko mogę dodać tutaj do listy kolejnych studentów, co też sobie zaraz zrobię. Dodałam jeszcze jednego ucznia i w tym miejscu w polu grupa mogę zostawić to puste. Mogę na razie niczego tutaj nie wpisywać. Jeżeli później się rozmyślę i chciałabym dodać tych studentów do jakiejś grupy, no to będę mogła to zrobić. Na razie mogę to zostawić puste. Natomiast ja chciałabym jednak stworzyć grupę, dlatego że chcę pracować z obydwojgiem tych uczniów. Mogłabym albo wybrać sobie jedną z grup, które stworzyłam wcześniej. Pokazywałam je państwu przed chwilą w zakładce Szkoła Studenci. Tam były różne grupy, które potworzyłam. Natomiast ja nie chcę w tym momencie korzystać ze stworzonej wcześniej grupy, tylko chciałabym utworzyć nową. I tak też mogę zrobić, system mi na to pozwala. Żeby system mi ją utworzył, to muszę nadać jej jakąś nazwę. I wysyłam zaproszenie uczniom. Więc teraz prosiłabym bardzo moderatorkę, żeby zatwierdziła zaproszenie u siebie. I słowem wyjaśnienia dla państwa, w momencie, kiedy ja wysłałam zaproszenie, to uczniowie dostali na swoje maile wiadomość z linkiem, który pozwoli im zaakceptować moje zaproszenie. Ta wiadomość brzmi mniej więcej tak, że lektor taki i taki zaprosił cię do współpracy na platformie, kliknij w ten link, żeby zaakceptować zaproszenie. I jeżeli uczniowie jeszcze nie mają swojego konta ePolish, to kiedy klikną w link, system automatycznie założy im konto na ten adres e-mail, który my wpisaliśmy, a jeżeli już mają konto pod tym adresem, który my wpisaliśmy, to po kliknięciu link po prostu zostaną dodani do państwa grupy. Wszystkie te zaproszenia, które my wysłaliśmy, możemy sobie sprawdzić w Szkoła Studenci. I tutaj już wyświetlają się jacyś uczniowie. To jest jeden z tych uczniów, których zaprosiłam, to jest drugi uczeń, którego zaprosiłam. I mogę też wejść sobie do grupy, ponieważ stworzyłam grupę i ta grupa powinna się tutaj wyświetlić, ale coś się nie pojawiło. Dobra, to nic straconego, dlatego że sobie zaraz ich pododajemy do grup. Jak widzimy, student jeden, którego zaprosiłam, on się już tutaj pojawił, zaakceptował moje zaproszenie. Natomiast drugi student, któremu wysłałam zaproszenie, jeszcze tego nie zrobił. I poznaję to po tym, że w prawym górnym rogu kafelka ze studentem pojawia się taki wykrzyknik. Po najechaniu na niego system mnie informuje, że student jeszcze nie zaakceptował mojego zaproszenia. Gdybym chciała na przykład wysłać mu tę wiadomość jeszcze raz, bo student mi na przykład mówi, że a proszę pani, ja nie dostałem zaproszenia, albo usunąłem sobie wiadomość, to mogę to zrobić, klikając tutaj na ten trójkąt. I do studenta zostanie wysłane jeszcze jedno takie zaproszenie. Dobrze, kiedy uczeń zaakceptował zaproszenie, no to już jesteśmy właściwie w połowie drogi, ponieważ teraz jeszcze musimy go dodać do grupy. Żeby to zrobić, klikam sobie na kafelek studenta z jego imieniem i tutaj
otworzył mi się jego profil z różnymi informacjami. Nas teraz, kiedy chcemy go dodać do grupy, będzie interesować ta ikonka. I w tym miejscu mogę sobie dodać studenta do jednej z grup, które już mam stworzone. Ale tak jak mówiłam wcześniej, ja nie chcę teraz korzystać z którejś z grup, którą mam stworzoną, tylko chciałabym ją utworzyć dopiero. Więc korzystam znowu z ikonki plusika, tylko tym razem wybieram opcję grupa. I jeszcze raz prawdopodobnie będę musiała zaprosić tego studenta do grupy, dlatego że to, że ja go zaprosiłam do współpracy na platformie, to jeszcze nie znaczy, że on będzie automatycznie dodany do grupy. Także jeżeli mogę prosić panią moderatorkę jeszcze raz do zaakceptowania zaproszenia. O, i proszę zobaczyć, teraz ten uczeń jeszcze tego nie zrobił, jeszcze nie zaakceptował mojego zaproszenia i znowu wyświetla mi się trójkącik. Mimo że w studentach tego trójkącika już nie ma, no bo on już nawiązał ze mną współpracę, już jest moim studentem, ale dalej nie ma go w tej grupie. Także jeżeli wejdę do tej grupy, to on dalej będzie miał wykrzyknik przy sobie. Dobrze, odświeżyłam stronę i widzę, że zaproszenie już jest zaakceptowane, więc super. I tak jak przed chwilą wchodziliśmy do profilu, żeby dodać studenta do grupy, to możemy jeszcze raz sobie wejść do jego profilu i tutaj będą różne przydatne informacje. Do tych poszczególnych podzakładek będziemy sobie przechodzić po kolei. Natomiast jeżeli są Państwo ciekawi, do czego służą na przykład te ikonki tutaj albo te informacje wszystkie tutaj, to po zakończeniu tego webinarium wyślemy Państwu kilka instrukcji i wśród nich będzie instrukcja dotycząca zapraszania i zarządzania uczniami na platformie. Tam różne te informacje są wyjaśnione, także zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć materiał, który zostanie Wam wysłany. Dobrze, do momentu, kiedy uczniowie nie zaakceptowali naszych zaproszeń, to my w zasadzie nic nie możemy z nimi zrobić. Nie możemy im udostępnić, nie możemy się z nimi skontaktować przez platformę. Natomiast kiedy już zaakceptują zaproszenie, no to możemy z nimi pracować. I taką najprostszą rzeczą, którą mogę zrobić, jest zadanie uczniowi pojedynczego ćwiczenia. To może być albo jakieś moje ćwiczenie z biurka, albo jakieś ćwiczenie z e-coursebooka. I żeby to zrobić, to może przejdźmy sobie na platformę z powrotem. Mnie interesuje na przykład ćwiczenie, które znalazłam sobie w papierowej książce. I żeby nie musieć go szukać ręcznie po kolei w e-coursebooku, to ja sobie z książki zapamiętałam jego numer ID i to jest taki numer. Więc korzystam z wyszukiwarki, już pewnie Państwo pamiętacie, jak działa wyszukiwarka. I otwieram sobie to ćwiczenie. Chciałabym to ćwiczenie zadać mojemu uczniowi. Ale może sobie wejdę tak, dlatego że wtedy będzie więcej opcji. Jedyna różnica w tym, jak wyszukałam teraz, a jak wyszukałam przed chwilą, jest taka, że przed chwilą wyświetliłam od razu ćwiczenie, a teraz nacisnęłam sobie Enter i wyświetlą mi się wszystkie wyniki z tym wyszukiwanym hasłem. To jest fajniejsze, dlatego że tutaj mam więcej różnych opcji. Dobrze, i teraz zadam takie ćwiczenie. Żeby to zrobić, klikam na ustawienia, udostępnij. Tutaj mam do wyboru, czy chciałabym udostępnić uczniowi to ćwiczenie na forum, czy na żywo. Mogę zadać ćwiczenie na żywo i jak nazwa wskazuje, uczeń musi być w tym samym momencie zalogowany na platformę. Także teraz prosiłabym moderatorkę o to, żeby przeszła na konto naszego testowego studenta. Ja w tym czasie wybiorę sobie tego ucznia, którego chciałam. Ucznia lub grupę, więc mogę też zadać od razu całej grupie. W tym momencie jest tam tylko ten mój jeden uczeń, ale mogę też zadać od razu całej grupie, więc zróbmy może tak. I tutaj ustalam czas, jaki uczeń ma na wypełnienie ćwiczenia. Ja dam teraz bardzo krótki czas, dlatego że minuty nas naprawdę gonią. Dobrze, i uwaga, w tym momencie wyświetli mi się coś takiego i uczniowi na jego profilu, na jego panelu studenta wyświetli się coś podobnego. Tylko on nie będzie mógł sam wystartować ćwiczenia, musimy to zrobić my. Także ja teraz to robię.
I teraz przez ten czas 15 sekund, które ja dałam mojemu uczniowi, on na swoim koncie też widzi to ćwiczenie i może uzupełniać odpowiedzi. O, tutaj wyświetliły mi się odpowiedzi mojego studenta. Nacisnęłam na nie. Oj, coś mi się... Ekran nie wyświetlił w całości. Nacisnęłam sobie na imię i nazwisko studenta i w tym momencie pokazują mi się odpowiedzi w ćwiczeniu, których udzielił student. Gdyby w tej grupie było więcej studentów, no to mogę, to pojawią się oni tutaj na liście i mogę też nacisnąć sobie na imię i nazwisko takiego studenta, żeby wyświetlić z kolei jego wynik. Dobrze, więc na razie mogę to zamknąć. Takie samo ćwiczenie, czyli to było 103A5, takie samo ćwiczenie mogę zadać na forum. Więc jeszcze raz wejdę sobie w ustawienia udostępnij i tym razem wybiorę opcję na forum. Mogę wybrać forum albo znajomych, albo jakiejś grupy. Więc wybiorę w tym momencie forum grupy tej, którą sobie utworzyłam i do której zaprosiłam studenta. Mogę dodać do tego ćwiczenia jakąś wiadomość, którą chciałabym, żeby moi studenci widzieli, na przykład tak. I zadałam to ćwiczenie. I teraz to ćwiczenie znajdę tutaj, już Państwu pokazuję. Jestem w szkole, szkoła studenci, wchodzę do moich grup, odnajduję moją grupę webinaryjną, i przechodzę do podzakładki forum. I jak widzimy, to ćwiczenie, które ja przed chwilką udostępniłam, ono się tutaj znalazło. Na tym forum widzą materiały i wiadomości, moje posty, tylko studenci z tej konkretnej grupy, nikt inny nie będzie ich widział. Do tego samego postu mogę też dojść z sekcji forum w tym miejscu. I przechodząc sobie do kafelka grupy. Tutaj już wyświetla mi się taka bardziej złożona wersja forum, dlatego że wyświetlają mi się posty, które wysłałam do różnych grup. Mogę się upewnić, czy wysłałam post do dobrej grupy, patrząc na nazwę pod postem, więc post z ćwiczeniem 103A5 został wysłany do mojej grupy webinaryjnej. Na forum, od razu z tego miejsca, gdzie jesteśmy, też można zadawać ćwiczenia, ale wtedy dobrze jest znać numer ID tego ćwiczenia albo zapisać je sobie z naszego biurka. Opcja zadawania ćwiczeń z forum jest o tyle dobra, że w przeciwieństwie do opcji udostępnij, w tym miejscu, tutaj korzystając z opcji napisz post, możemy dodać kilka ćwiczeń na raz. Wystarczy, że sobie stworzę nowy post i tutaj zacznę dodawać ćwiczenia. Więc jeżeli pamiętam numer ID ćwiczenia, w tym wypadku to było cały czas 103A5, mogę je sobie tutaj wpisać. Ale uwaga, mogę też wybrać sobie jakieś ćwiczenie ode mnie z biurka, od razu na szybko, i mogę też przeciągnąć ćwiczenie ze schowka. Także tutaj mam dodane jakieś ćwiczenia i też mogę przeciągnąć je do posta na forum. Przy czym tutaj trzeba już uważać, dlatego że to jest taka bardziej właśnie złożona wersja forum, więc kiedy wysyłam post, muszę zwrócić uwagę na to, do kogo go wysyłam. Więc w prawym górnym rogu znajdują się różni odbiorcy tego i w tym miejscu mogę wysłać post albo do moich uczniów, albo do którejś z moich grup, więc jeszcze raz to zrobię. Oj, widzę, że zrobiłam paskudną literówkę w temacie, ale to nic. Zedytuję sobie ten post. W ciągu tam chyba 15 minut od momentu wysłania posta mogę go cały czas edytować i coś sobie do niego dodać, coś usunąć. I gdybym na przykład, gdyby się Państwo bali, że wyślecie wiadomość na forum w złe miejsce, no to tak jak zrobiliśmy przed chwilą, mogę też do forum tej konkretnej grupy przejść przez zakładkę szkoła. Oj. Czyżby problemy techniczne z internetem? Dobrze, przepraszam, coś z moim internetem się zawiesiło, więc wróćmy do zakładki szkoła, studenci, grupy. Odnajduję z powrotem moją grupę
i przechodzę do podzakładki forum. Więc tutaj są na przykład te ćwiczenia, które udostępniłam zbiorczo oraz to ćwiczenie, które udostępniłam za pierwszym razem, korzystając z opcji udostępnij. Kolejną opcją, taką bardziej już złożoną niż samo pojedyncze ćwiczenie, będą testy. Ostatnim razem, na ostatnim webinarium, pokazywałam Państwu, jak stworzyć taki test, a jeżeli ktoś już w razie nie pamięta szczegółów, to w mailu, który Państwo otrzymacie po dzisiejszym webinarium, również wyślemy wszystkim link do instrukcji dotyczącej tworzenia i zadawania testów, także wszystko to będzie też powtórzone w tej instrukcji. No i oczywiście nagranie z tego webinarium też będzie na naszym kanale YouTube, także gdyby ktoś chciał sobie coś powtórzyć, no to zawsze można zajrzeć do tego nagrania na YouTubie. Teraz w takim razie założę, że pamiętamy wszyscy, jak się tworzyło test i zadać go możemy z uczniom z kilku różnych pułapów. Zależy, jak nam będzie wygodniej. W tym momencie zakładam, że mamy już stworzony jakiś test. Pierwszą opcją takiego zadania takiego stworzonego już testu będzie znalezienie go w naszym biurku, czyli tam, gdzie lądują wszystkie materiały, które my tworzymy. Odnalazłam go w biurku w testach i teraz znajdę sobie folder, który stworzyłam na ostatnim webinarium. Dla przypomnienia mogę zadać test. Zanim zadam test, przepraszam, mogę sobie go podejrzeć, klikając na jego miniaturkę. Także tutaj jest miniaturka mojego testu. Tak on będzie wyglądał, tak go zobaczy uczeń. Gdybym chciała, mogę coś jeszcze w nim edytować, coś pozmieniać, coś usunąć, ale na razie nie chcę. Tak wygląda mój drugi test w tym folderze. Dobrze, i żeby najszybciej zadać taki test z biurka, po najechaniu na niego wystarczy, że kliknę ikonkę Zadaj test. Tutaj system pozwoli mi wybrać rodzaj testu. To może być test standardowy z określonym czasem na wypełnienie go. Wszystkie te pola, które są tutaj, czyli czas na wypełnienie testu i termin, od kiedy do kiedy będzie on dostępny na koncie studenta, one nie są obowiązkowe, więc mogę je wypełnić, ale nie muszę. Więc czy je wypełnię, czy nie, to będzie zależało dokładnie ode mnie i od tego, jak chciałabym potraktować ten test. Bo to oczywiście może być taki pisany w konkretnym czasie na ocenę test, ale to też może być po prostu sposób na to, żeby zobaczyć, jak uczeń sobie radzi z konkretnym materiałem, dlatego że system sam sprawdzi nam te odpowiedzi, wyświetli nam wynik, więc będziemy mieli od razu podgląd, ale nie musimy z tego wyciągać wobec ucznia żadnych konsekwencji. To też może być na przykład metoda, żeby zadać uczniom zadanie domowe, powiedzmy na ferie, więc wyznaczymy im termin z jakąś godziną, w którym oni muszą ten test wypełnić. Ale ja teraz tego nie będę robić, więc pousuwam te dane. I wybiorę sobie grupę, której chcę zadać test, czyli moją grupę webinaryjną z moim jednym studentem. I zadałam uczniom test. Więc teraz bardzo prosiłabym moderatorkę o to, żeby sobie na spokojnie wypełniła test, a my w tym czasie będziemy tłumaczyć dalej sobie, na czym to polega. Otóż w momencie, kiedy ja wysłałam test uczniom, to uczniowie otrzymali powiadomienie mailowe z linkiem do testu, ale też będą mogli go znaleźć bez linku. Także jeżeli zadaliście Państwo uczniom test, a oni mówią, że nie dostałem żadnego linku, nie wiem, gdzie on jest, mogą wejść u siebie w zakładkę, która się nazywa Szkoła Testy. Tego miejsca nie ma na koncie lektora, więc musicie mi Państwo uwierzyć na słowo. Jest taka zakładka i tam uczniowie mają dostęp do wszystkich zadanych im testów, także tam mogą szybko sobie podejrzeć, co w tym momencie jest dla nich zadane, sprawdzić, jeżeli nie pamiętają, czy coś już uzupełnili, czy nie. Dobrze, teraz moderatorka wypełnia nasz test, który zadaliśmy, także my przejdźmy sobie do kolejnego rodzaju testu, jaki możemy zadać, a będzie to gotowy, przygotowany przez naszych metodyków test plasujący. Ten test, ponieważ już jest gotowy, znajduje się w bibliotece, w kafelku test plasujący. Tutaj możemy podejrzeć, jakie są pytania. Pytania są podzielone na różne poziomy znajomości języka, także od A1 do B2. B2 to jest ten najwyższy poziom, jaki można uzyskać w teście.
Tutaj jest też wyliczona punktacja, ale ten test oczywiście jest samosprawdzający się, także w momencie, kiedy my go zadamy uczniom, to system po wypełnieniu odpowiedzi przez ucznia będzie automatycznie wiedział, jaki uczeń uzyskał wynik i zaproponuje nam poziom uzyskany przez ucznia. Przy czym kilka uwag. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że tych pytań w teście zawsze jest 100, ale one się różnią między sobą. To znaczy pod tym względem, że to, co my widzimy w naszym podglądzie testu tutaj, to niekoniecznie musi być to, co dostanie każdy uczeń w grupie. Dlatego, że do większości pytań jest skonstruowanych kilka alternatywnych wersji i my nie mamy za bardzo wpływu na to, która wersja pojawi się studentowi. Także w tym momencie pierwsze pytanie brzmi: Uwe jest Niemcem, ale teraz mieszka w Krakowie, ale kiedy odświeżę stronę, to już się pierwsze pytanie zmieniło na coś innego. To są wszystko pytania z tych samych poziomów językowych, także nie ma szans, że na przykład jeden uczeń dostanie więcej pytań z poziomu A2 niż drugi uczeń, ale właśnie mogą się one różnić od tego, co my widzimy tutaj w zakładce test plasujący, kiedy rozmawiamy z naszymi uczniami już później. Co więcej, trzeba pamiętać, że jeżeli uczeń wypełniając test nie osiągnie wymaganego wyniku na poziomie na przykład A1, to system w ogóle, mimo że my widzimy te pytania, system w ogóle mu nie pokaże już pytań z poziomu A2. Także proszę się nie zdziwić, jeżeli Państwa uczniowie wypełnią test i na przykład całą część trzecią i czwartą, czyli B1 i B2 zostawią pustą, dlatego że oni jej wtedy po prostu nie zobaczą, jeżeli nie uzupełnią testu na jakiś tam określony próg punktowy. Cały taki test plasujący to może być ogólnie bardzo dobre narzędzie do tego, żeby w ogóle poznać ucznia, szczególnie na początku współpracy. Tak jak już wspominałam, system sam nam zliczy odpowiedzi ucznia i zaproponuje nam jakiś poziom dla niego, który jego zdaniem pasuje. Przy czym należy pamiętać przede wszystkim, że to jest tylko takie narzędzie orientacyjne, które ma nam po prostu pomóc oszacować, z czym pracujemy tak jakby. Szczególnie dlatego, że na poziomach B1 i B2 zaczynają się pojawiać, już Państwu pokazuję, pytania typu uzupełnianie luk albo transformacje zdań. I w takich pytaniach może się zdarzyć, że będzie wiele różnych odpowiedzi, które są logiczne, poprawne gramatycznie, ale nasz system nie uwzględnił ich w kluczu. No bo nasz system, wiadomo, jest bardzo mądry, ale jednak nie jest żywym człowiekiem. Dlatego zalecamy, żebyście Państwo sprawdzali po systemie odpowiedzi swoich uczniów, gdzie są te wyniki i jak je sprawdzić, to pokażę za chwilkę. Pokażę jeszcze tylko, gdzie ten test zadać właściwie. Można to zrobić tutaj i w tym miejscu wybrać od razu całą grupę albo studenta, któremu chciałabym zadać ten test. Ja go teraz zadam, nikt nie będzie go wypełniał w tym momencie, ale ja go zadam. Można taki test też zadać w zakładce Szkoła, Studenci. I tutaj odnajduję sobie z powrotem moją grupę i test plasujący jest pod tą ikonką. Więc w tym miejscu też mogłabym go zadać. I to będzie ten sam test. Dobrze, myślę, że nasza moderatorka Sylwia miała już czas, żeby uzupełnić ten test, który zadaliśmy wcześniej. Także teraz pokażę Państwu drugą wersję zadawania testu, czyli opcję na żywo. Więc znajdę sobie ten test. I tak samo jak było z ćwiczeniem na żywo, żeby uczeń mógł go wypełnić, to koniecznie musi być zalogowany na platformę wtedy, kiedy my go zadajemy, żeby go w ogóle zobaczyć. Ale myślę, że to będzie na przykład świetna opcja do tego, żeby przeprowadzić uczniom jakąś szybką wpadówkę na lekcji. Dobrze, a więc znajdę sobie ten test, on był w tym folderze. I chcę go zadać jeszcze raz mojej grupie, tylko tym razem na żywo. O, i proszę zobaczyć, że te wszystkie dane dotyczące terminów mi zniknęły, no bo on będzie teraz w czasie rzeczywistym. Dam taki szalenie krótki czas mojemu uczniowi, albo może jeszcze krótszy, dajmy mu minutę. I zadaję test, ale proszę zobaczyć, co się stało. System nie przepuścił mnie dalej, dlatego że twierdzi, że ja już zadałam ten test tej grupie. No i to się zgadza, zadałam go przed chwilką. Co teraz zrobić? Jeżeli chcę zadać uczniowi albo grupie ten sam test jeszcze raz, tylko na przykład na żywo, albo na przykład chciałabym zrobić poprawkę z niego, to muszę najpierw utworzyć jego kopię i w ten sposób oszukać system, że ten uczeń jeszcze absolutnie nigdy tego testu nie widział na oczy. Żeby to zrobić,
Klikam na ustawienia. Kopiuj. Tutaj utworzę jakąś nową nazwę. Mogę tutaj wpisać jakiś katalog, w którym chciałabym w biurku, żeby ten test się zapisał, ale nie muszę. Zapisałam go, ponieważ nie dodałam katalogu, to on będzie tutaj. Dobrze, i teraz zadam ten test uczniowi, ale na żywo. Dobrze, także bardzo proszę moderatorkę, żeby była w gotowości, ponieważ zadajemy test. Tak jak było z ćwiczeniem, tutaj wyświetlił mi się czas startowy. I w tym momencie, o proszę zobaczyć, pojawił mi się już student, który coś tam zaczął uzupełniać. Ja tutaj na bieżąco widzę, że on coś tam już sobie kombinuje. Na razie jeszcze nie widzę jego odpowiedzi. Będę mogła je zobaczyć dopiero, kiedy zakończę test. Dajmy jeszcze uczniowi minutkę. O, proszę zobaczyć, co się stało. Uczeń skończył wypełniać test, a widzę to po tym, że tutaj pojawiła mi się taka ikonka ptaszka niebieskiego. To oznacza, że uczeń wysłał test do sprawdzenia, więc ja go mogę tutaj zakończyć. To samo by się stało, gdyby skończył nam się czas na przykład. Mogę też go zakończyć wcześniej, jeżeli uczeń poinformuje mnie, że już skończył. I teraz, żeby zobaczyć odpowiedzi ucznia, wystarczy, że ja sobie kliknę na jego imię. I tutaj wyświetlają mi się odpowiedzi, których uczeń udzielił w teście. Proszę zobaczyć, że te odpowiedzi są automatycznie sprawdzone. Ja tutaj widzę wyniki punktowe pod każdym ćwiczeniem, ale też widzę wynik uzyskany w całym teście, całościowo. Ten wynik widzi też uczeń i co ważne, uczeń, kiedy już wyśle odpowiedzi, będzie też widział, jakie powinny być poprawne. My też możemy to zobaczyć, gdybyśmy chcieli na szybko zobaczyć, jakie powinny być poprawne odpowiedzi, klikając tutaj pokaż pod każdym ćwiczeniem. A żeby z powrotem wrócić do odpowiedzi ucznia, no to klikamy na rozwiązanie studenta i z powrotem wyświetlają mi się odpowiedzi te, których udzielił student. Teraz, co bardzo ważne, na koniec, szczególnie przy testach na żywo, na koniec zjeżdżam na sam dół testu. Tutaj mogę wpisać jakieś uwagi dla studenta, nie jest to konieczne, ale mogę. I najważniejsze, muszę zapisać ten test, dlatego że wtedy ten test zostanie przypisany do tego studenta i później lektor będzie mógł wrócić do niego, żeby na przykład zobaczyć, jak uczeń sobie radził w danym semestrze z naszymi różnymi testami. A gdzie to się dokładnie zapisuje, to będziemy mówić w dalszej części. Gdybym natomiast chciała zadać ten test na przykład w klasie, otworzę sobie może ten wcześniejszy, nie kopię. Gdybym chciała go zadać w klasie, to mam opcję wydrukowania go albo tutaj. I wtedy mogę po prostu wygenerować sobie PDF tego testu, wydrukować go, rozdać uczniom na lekcji. A tutaj pod tą ikonką są odpowiedzi już uzupełnione w teście, także mogę mieć taką wersję z kluczem do szybkiego sprawdzania. Więc też przy zadawaniu testów w klasie warto sobie wygenerować taką wersję z uzupełnionymi odpowiedziami, wersję dla nauczyciela, żeby mieć kalkę później do sprawdzania poprawnych odpowiedzi. Dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o testy, na razie to będzie tyle. Jeżeli coś było za szybko albo się Państwo gdzieś zgubili, to przypominam, że wyślemy jeszcze instrukcję, gdzie będzie wszystko po kolei, krok po kroku opisane i będzie można sobie do tej instrukcji wrócić tak często, jak to będzie potrzebne. Teraz przejdźmy do fiszek, czyli do kolejnego typu materiału, który możemy udostępnić uczniom.
Fiszki to będą takie zestawy słownictwa, które możemy wykorzystywać do powtórek z uczniami. Pokazywałam je na poprzednim webinarium i na webinarium z biblioteki, ponieważ na platformie mamy dwa rodzaje fiszek, takich dla lektorów. Mogą to być albo te fiszki gotowe, publiczne z biblioteki, albo fiszki, które my sobie stworzyliśmy. I podobnie jak ćwiczenia i testy, fiszki też można zadawać na żywo albo na forum. Natomiast w przeciwieństwie do testów i fiszek, do testów i ćwiczeń, przepraszam, fiszki możemy udostępniać nawet uczniom, którzy nie mają konta na platformie, dlatego że do zadanych fiszek wygeneruje się nam jeszcze dodatkowo link i kod QR. Także zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zadam teraz mojemu uczniowi fiszki gotowe z biblioteki, więc sobie odnajduję biblioteka fiszki i może coś krótkiego. Gdybym chciała zobaczyć wcześniej, jak wyglądają te fiszki, to mogę sobie je tutaj otworzyć. A żeby je zadać, najeżdżam na kafelek i wybieram tę opcję. Zadaj. I ponownie mogę wybrać sobie albo wersję na forum, czyli tak jak ćwiczenia, albo na żywo. I w tym momencie sobie zadamy te fiszki na żywo. Mogę wybrać albo konkretnego studenta z platformy, z którym współpracuję i wtedy wyniki tych fiszek zapiszą mi się później w systemie. Albo jeżeli mój uczeń nie ma konta, to mogę sobie zaznaczyć te opcje i wtedy wygeneruje mi się po prostu link i kod QR do fiszek, które mogę udostępnić gdzieś dalej. Przy czym wyniki z tych fiszek tutaj się nie udostępnią. Dobrze, no więc w tym momencie zadam sobie fiszki na żywo, zadam je mojej grupie. I w tym miejscu jeszcze mogę wybrać typ powtórek. To znaczy albo to będzie nauka, czyli to będzie w takiej formie, że uczeń ma do dyspozycji kilka różnych trybów powtórek i może sobie sam wybrać, z którego chce korzystać i jak. Albo mogę wybrać sprawdzanie wiedzy i wtedy ja wybieram konkretny typ powtórki, który mnie interesuje i nadaję czas, który uczeń ma na jedną fiszkę. Więc teraz bardzo proszę moderatorkę o to, żeby się z powrotem zalogowała na konto studenta, dlatego że będziemy zadawać zestaw fiszek na żywo. I tutaj też wygenerował mi się link i kod QR. I proszę zobaczyć, że mój student, któremu zadałam te fiszki, on tutaj widzę, że coś uzupełnia. I widzę, jak mu poszło. Akurat ten zestaw miał tylko 3 fiszki i widzę, że ten uczeń odpowiedział poprawnie na dwa pytania dotyczące 2 fiszek, a tylko na jedno odpowiedział niepoprawnie. Więc teraz mogę sobie to zamknąć. Fiszki mogę też zadać na forum. Czyli wróćmy do tej opcji. Ponownie muszę wybrać grupę. I te fiszki też wylądują w mojej podzakładce forum w mojej grupie, więc sprawdźmy sobie, czy tak się na pewno stało. Tak, zgadza się, napisane niefortunnie caps lockiem, ale są. I one będą wyglądać w ten sposób, uczniowie będą mogli sobie też wybrać ponownie jeden z trybów. Tak samo to wygląda w trybie nauki, tak jak pokazywałam przed chwilą. Natomiast ostatnią i taką prawdopodobnie najciekawszą opcją pracy z uczniami będą webizy, czyli nasze interaktywne quizy. Tak samo jak było z poprzednimi materiałami, możemy albo zadać uczniom nasze własne webizy, stworzone przez nas od zera, albo jakiś webiz na podstawie ćwiczenia z e-coursebooka. Webizy będą przede wszystkim świetnym narzędziem do tego, żeby zaktywizować uczniów na naszych lekcjach, dlatego że wprowadzają trochę grywalizacji, odpowiedzi są na czas, także to już dodaje trochę presji. Dodatkowo za te udzielane odpowiedzi uczniowie zbierają punkty i na końcu zostaną wyłonieni zwycięzcy. Zaraz sobie zobaczymy, jak dokładnie wyglądają webizy. I tak jak mówiłam, można zadać webizy albo z własnych materiałów, albo z ćwiczeń z e-coursebooka, albo takie, które znaleźliśmy sobie w bibliotece. I jak dokładnie wyglądają takie gotowe webizy, to już Państwu pokażę.
Znajdę sobie, otworzę jakiś e-course book. I proszę zobaczyć, że po najechaniu na niektóre ćwiczenia, nie na wszystkie, ale na niektóre, już moment. Wyświetla mi się taka ikonka W i to oznacza, że to ćwiczenie mogę zadać jako webiz, jeżeli ono jest z e-course booka. Jeżeli to ćwiczenie jest jakieś na przykład znalezione przeze mnie w materiałach, to też po najechaniu na to ćwiczenie, tutaj mam ikonkę webizu, przepraszam. I mogę sobie takie ćwiczenie zadać jako webiz. Natomiast ja w tym momencie zainspirowałam się jakimś ćwiczeniem z e-course booka, ale stworzyłam je w moją własną wersję i zapisałam ją u siebie w biurku. Jak tworzyliśmy webizy, to przypominam, było na poprzednim webinarium. To była opcja tego plusika tutaj i webiz. Więc teraz odnajdę ten webiz u mnie w biurku. I żeby go zadać, wystarczy, że kliknę tutaj. I tak jak widzimy, webiz można zadać na dwa sposoby. Po pierwsze, jako zadanie domowe, czyli uczniowie dostają od nas link albo kod QR i sami gdzieś tam w wolnym czasie rozwiązują sobie ten webiz. Albo, i to jest chyba ta najciekawsza opcja, można go zadać jako quiz online, właśnie na przykład po to, żeby zaangażować uczniów na lekcji. I my tak też zrobimy. Więc teraz daję uruchom webiz i chciałabym bardzo, żeby ci z Państwa, którzy mają ku temu sposobność, dołączyli teraz do mnie i sobie wspólnymi siłami zagramy w ten webiz. Przede wszystkim tutaj jest kod QR, który jeżeli Państwo macie pod ręką telefon, to można zeskanować i sobie otworzyć w telefonie. A dla tych, którzy nie mają jak zeskanować kodu, to tutaj kopiuję link, który też można wykorzystać, żeby przejść do webizu. Nie trzeba być zalogowanym na platformie, wystarczy, że sobie tu po prostu wejdziemy. Ustalam czas na odpowiedź. O, widzę, że już wielu z Państwa dołączyło, więc super. Dajmy jeszcze minutkę na dołączenie. Okej. I myślę, że możemy wystartować. Jeżeli kogoś z Państwa nie zdążyłam już poczekać, żeby Państwo mogli dołączyć, to bardzo przepraszam, więc zaczynam już i startuję. I tak, webiz w trybie online będzie działał w ten sposób, że Państwu na Waszych ekranach wyświetlają się tylko odpowiedzi ABCD, natomiast lektorowi, który uruchomił webiz, wyświetla się pytanie i pełne odpowiedzi. Także Państwo muszą widzieć też moje pytanie i moje odpowiedzi, żeby coś wybrać u siebie. Dobrze. Ci z Państwa, którzy już wybrali, to mam nadzieję, że zdążyli. Przechodzę dalej. Super. Przypominam, że mamy 15 minut na to, żeby udzielić odpowiedzi. 15 sekund, przepraszam. Ok. Wyświetlają się tutaj informacje, które odpowiedź była poprawna tutaj na ekranie, ale też Państwu powinny się wyświetlać feedback, czy odpowiedź, którą Państwo udzielili, była poprawna, czy nie. Zjedziemy dalej. Dobrze, i przedostatnie pytanie. Proszę zobaczyć, że tutaj po prawej stronie cały czas się zliczają odpowiedzi, także wszystko na bieżąco widać. I ostatnie pytanie. Gratulujemy serdecznie Pani Magdalenie Korczak za zajęcie pierwszego miejsca. Widzę, że było bardzo dużo remisów, było bardzo dużo osób, które miały punktów 5 na 5.
I tutaj wyświetla się po pierwsze właśnie podium, czyli te osoby, które zajęły najwięcej, zdobyły najwięcej punktów, a tutaj wyświetla się pełny ranking wszystkich uczestników WebIZu z informacją, ile uzyskali dokładnie punktów. Te informacje są tutaj. Także dziękuję Państwu za uczestnictwo w WebIZie. To od razu lepiej wygląda, kiedy jest dużo ludzi, tak samo jak w klasie, kiedy jest dużo uczniów i można się w ten sposób pobawić. Trzeba tylko pamiętać, że właśnie jeżeli prowadzimy WebIZ online, to uczniowie muszą widzieć nasz ekran, także musimy albo udostępniać im ekran na tablicy interaktywnej, albo jeżeli prowadzimy na przykład na Zoomie lekcje, to musimy im też udostępniać nasz ekran z WebIZem. Ok, i jeżeli chodzi o zadawanie rzeczy, to wyczerpaliśmy temat. Teraz więc pokażę Państwu, gdzie te wszystkie treści, które zadaliśmy, gdzie zbierają się ich wyniki, gdzie my możemy je wyświetlić, zobaczyć, jak na przykład poszło naszym uczniom. Tak jak mówiłam przed chwilą, system sam sprawdza te rzeczy, także my nie musimy praktycznie nic robić, tylko sobie zlokalizować te wyniki. I właśnie po to przyda się nasza centrala pracy z uczniami, czyli Szkoła Studenci. A zatem odnajdę sobie moją grupę, której zadawałam różne rzeczy, z powrotem na platformie. Ponownie klikam na kafelek grupy, żeby wyświetlić cały jej profil. I teraz, jeżeli chodzi o wyniki ćwiczeń zadawanych na żywo, to one wyświetlają się tylko po zadaniu ćwiczenia i później już nie możemy do nich wrócić. Natomiast wyniki ćwiczeń zadanych na forum znajdziemy tutaj w sekcji forum. Tutaj są te ćwiczenia, które ja zadałam. Podczas tworzenia tych wszystkich ćwiczeń i zadawania ich, nasza moderatorka miała pełne ręce roboty, więc przypuszczam, że nie miała czasu, żeby uzupełnić odpowiedzi do wszystkiego. Także ja pokażę Państwu w tym momencie odpowiedzi innej mojej grupy na ćwiczenia, które zadałam już dawno temu. O, i proszę zobaczyć, ja zadałam te ćwiczenia na forum, dodałam post, dodałam ćwiczenia. Uczniowie, kiedy tam mieli czas, weszli sobie na forum i wypełnili te ćwiczenia. I ja teraz widzę ich odpowiedzi. Jeżeli w grupie jest tylko jeden uczeń, no to już wszystko z głowy, dlatego że wyświetlają mi się odpowiedzi tego jednego ucznia. Natomiast jeżeli w grupie, tak jak tutaj, jest kilku uczniów, to żeby wyświetlić odpowiedzi kolejnych osób, ja muszę sobie wybrać ich z listy w tym miejscu, w prawym górnym rogu. Jest lista moich uczniów w tej grupie i widzę, że na przykład uczeń Ellen Norris w ogóle nie ruszył tych ćwiczeń. Jan Kowalski tak samo. I student Polish też się nie wykazał, ale ten pierwszy student uzupełnił ćwiczenia. Także widzę, że on udzielił różnych odpowiedzi. Ponownie widzę wynik punktowy i procentowy ucznia. Widzę też, które odpowiedzi były niepoprawne. Gdybym chciała zobaczyć poprawne, no to klasycznie klikam na pokaż i wtedy te odpowiedzi się zmienią. Mogę też wyczyścić. A kiedy wrócę z powrotem do tego studenta na liście, to z powrotem wyświetlą mi się te jego odpowiedzi. Także tak wygląda sprawa ćwiczeń z forum. Wyniki testów znajdziemy w kolejnej podzakładce, czyli w testach. Może wrócę teraz do mojej grupy, której zadałam przed chwilką test. O, i proszę zobaczyć, w tej grupie wyświetla mi się jeden uczeń, który tutaj należy, oraz jego wyniki w obydwu testach, które zadałam. Czyli po pierwsze w tym teście standardowym, na który miał czas dłuższy, i w teście na żywo, który zadawałam i musiałam go sobie potem zapisać. I wyświetla mi się po pierwsze wynik punktowy, wynik procentowy. I kiedy sobie kliknę na to, to zobaczę odpowiedzi ucznia. Także gdybym chciała podejrzeć sobie jeszcze raz odpowiedzi, to one znajdują się tutaj. Tutaj są wyniki punktowe. Gdybym chciała coś podmienić, to w tym miejscu mogę zmienić wynik punktowy i sobie go jeszcze raz zapisać. To samo z tym testem standardowym. Ponownie widzę odpowiedzi mojego ucznia. Warto sobie zatwierdzać te testy, które uczniowie nam wysłali, jeżeli już je sprawdziliśmy, żeby się potem nie pogubić, które testy już widziałam, a które nie. I proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy ja zatwierdziłam test jako sprawdzony,
to tutaj się pojawia taki ptaszek, a w teście na żywo cały czas wyświetla się do sprawdzenia, więc też mogę go sobie teraz odznaczyć. I teraz widzę, że obydwa testy są sprawdzone. Wrócę teraz z powrotem do tej drugiej grupy, dlatego że tam było wielu studentów. I proszę zobaczyć, a może do jakiejś jeszcze innej, dlatego że ci studenci mają tylko jeden test zadany. Chwileczkę, zaraz coś znajdziemy stosownego. Co my tu mamy? Może to. No dobrze, to pokażę na przykładzie tego jednego testu. Znalazłam się z powrotem w zakładce testy i tutaj wyświetlają mi się wszyscy moi studenci z tej grupy i ich wyniki. Widzę, że nikt w ogóle jeszcze nie ruszył tego testu, który zadałam w lutym. Wszyscy studenci mają je niezaczęte. Natomiast w maju zadałam też kilka testów i te testy już są coś porobione. Niektóre z nich sprawdziłam, a tych dwóch cały czas nie sprawdziłam, więc nie widziałam jeszcze odpowiedzi uczniów. Przypominam, że żeby zobaczyć odpowiedzi uczniów, to mogę sobie kliknąć na wynik ucznia, żeby wyświetlić z powrotem test. I tak samo jak wcześniej mogę wyświetlić poprawne odpowiedzi. Oj, przepraszam, poprawne. Albo wrócić do odpowiedzi ucznia. A na przykład pod koniec semestru, gdybym chciała wydrukować sobie jakiś dowód tego, jak uczniowie w mojej grupie pracowali, to mogę wygenerować sobie z tych wyników tutaj tabelkę w Excelu i tam wyświetli się, jakie wyniki uczniowie uzyskali z poszczególnych testów na przestrzeni całej tej pracy z grupą i żeby to zrobić, to trzeba kliknąć tutaj, pobierz wyniki. Ja na tym komputerze nie mam Excela, więc niestety Państwu w tym momencie nie pokażę, jak to wygląda, ale możecie sobie, jeżeli macie jakieś grupy, potestować u siebie. Dobrze, wyniki testów plasujących, to będzie kolejna rzecz, którą możemy sprawdzić. Test plasujący po pierwsze będzie tutaj, a po drugie ma też swoją osobną zakładkę, więc żeby się nie pogubić, to też można wchodzić do podzakładki test plasujący. Podobnie jak w przypadku zwykłych testów, też mogę sobie kliknąć na wyniki, żeby zobaczyć odpowiedzi ucznia. I widzę, że tutaj już odpowiedzi kolejne na poziomie A2 są wszystkie puste, co oznacza, że uczeń nie uzyskał na poziomie A1 odpowiedniego progu punktowego, żeby mu system w ogóle wyświetlił te odpowiedzi, te pytania, przepraszam. I proszę zobaczyć, że już w poziomie system proponuje mi, że odpowiedzi ucznia, czyli 5 na 30 pytań, to jest poziom A0. Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, zalecamy, żeby przejrzeć sobie samodzielnie te odpowiedzi i zobaczyć, czy to, co uczeń tam wpisał, ma sens, czy nie, dlatego że system czasami może się mylić, ale ogólnie tutaj można sprawdzić, co system nam podpowiada, jeśli chodzi o wynik. Natomiast w podzakładce fiszki będę widzieć te fiszki, które zadałam uczniom, więc żeby sobie je zobaczyć, to ponownie mogę kliknąć na wynik ucznia i tutaj wyświetli mi się, w których fiszkach uczeń udzielił poprawnych odpowiedzi, a w których fiszkach udzielił niepoprawnych, czyli one będą na czerwono. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Zobaczmy teraz, czy są może jakieś pytania od Państwa? Tutaj widzę, że ktoś pyta, czy wyniki w Excelu będą się generować w tym formacie najnowszym, wordowskim. Tak, XLSX. Nie, Pani Sylwio, jeżeli chodzi o testy, to uczniowie nic nie muszą płacić. Po prostu wystarczy, że Pani wybierze materiały, które uczniowie powinni mieć dostępne w tym teście i te materiały będą dla nich tam dostępne, oni mogą sobie je spokojnie wyświetlać. Wynikiem są tylko materiały, przepraszam, wyjątkiem są tylko materiały z serii Czytaj, dlatego że żeby je wyświetlić, to uczeń musiałby mieć dostęp do e-coursebooka tej serii, więc nie wystarczy sam kos papierowej książki, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek inne materiały w teście, to uczeń nic nie musi płacić, żeby mieć do nich dostęp.
Pytanie widziałam, że pojawiło się wcześniej. Z jakiego powodu nie można zadać dwa razy tego samego testu bez kopiowania go? To jest niestety ograniczenie naszego smart systemu, dlatego że w momencie, kiedy my zadajemy jakiś test, to system jakby generuje dla niego jakieś ID i przypisuje je dla tego ucznia. No i tak to działa, tak to jest skonstruowane jakoś tak pod kątem technicznym, że uczeń nie może kilka razy wypełnić tego samego testu, więc musimy to obchodzić. Ale myślę, że kopiowanie jest na tyle szybkie, że spokojnie można sobie poradzić. Przy czym ma to też na pewno jakiś plus, dlatego że tak jak na przykład uczniowie robią poprawkę testu, no to w dzienniku Państwo zapisują sobie po pierwsze dawną ocenę, a po drugie nową ocenę. No i tak samo będzie w przypadku tych testów tutaj, dlatego że będą Państwo cały czas widzieli test, który uczeń wypełnił wcześniej, a później można też zobaczyć nową wersję poprawioną. Dobrze, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to oczywiście cały czas zachęcam do tego, żeby zadawać pytania w ankiecie powebinaryjnej, do której link prawdopodobnie już się pojawił na czacie, a jeśli nie, to nasza moderatorka zaraz go wstawi. Do ankiety też zostaną Państwo przeniesieni automatycznie po tym, kiedy zakończy się webinarium. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem, to oczywiście zachęcam do zapisywania się na nasze kolejne webinaria. Zostały jeszcze dwa w tym cyklu. A dlatego, że pojawiły się ostatnio głosy, że webinaria były trochę za szybko, więc dla tych, dla których materiał był omówiony zbyt szybko, to dzisiaj starałam się trochę pokazywać rzeczy wolniej, ale z drugiej strony no, mamy narzuconą cały czas tylko tę jedną godzinę i chciałabym Państwu pokazać jak najwięcej rzeczy, które można zrobić, więc to tempo może też z tego wynikać, ale spokojnie, bo tak jak mówiłam, wszystkie te webinaria są nagrywane i wrzucane później na YouTube, także jeżeli ktoś chciałby sobie coś powtórzyć, no to zapraszamy na naszego YouTube'a, tam będzie można sobie zapauzować nagrania, na spokojnie przejść przez wszystkie kroki. Oprócz tego na YouTube też publikujemy regularnie takie różne krótkie formy dotyczące różnych konkretnych zagadnień, także też zachęcam do zapoznania się z naszą playlistą tutoriali. Część z tych tutoriali zresztą otrzymacie Państwo w wiadomościach przed i po webinarium. A jeżeli komuś brakuje praktyki, dlatego że te rzeczy, które teraz omawialiśmy, chcieliby Państwo sobie przećwiczyć na własną rękę, to serdecznie zachęcam do tego, żeby się zapisać na webinarium i pojść w praktyce z Tomaszem Stępkiem. Tam będziemy krok po kroku wykonywać na naszych własnych kontach z realnymi materiałami różne praktyczne zadania z tego zakresu, które były omawiane na tych webinariach jesiennych. Natomiast jeżeli kogoś interesują bardziej webinaria metodyczne, to tej jesieni zostały nam jeszcze dwa. Jedno online z Iwoną Stępek, autorką naszych podręczników i świetną lektorką, oraz szkolenie stacjonarne w Lublinie, na które też serdecznie zachęcamy. Można się będzie zobaczyć z nami na żywo. A na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Gdyby się Państwu przypomniały jeszcze jakieś pytania, no to przypominam o ankiecie. Można też do nas pisać przez formularz albo bezpośrednio na przykład do mnie. W tym momencie życzę Państwu wszystkim dobrej nocy. Bardzo dziękuję za obecność i do widzenia.